Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny sprzęt od firmy Rokat, kolejną recenzję. Tym razem będzie to mechaniczna klawiatura, najnowszy model z serii Rajos, czyli Rajos TKL Pro. Pamiętacie rozpakowanie, klawiaturka już wtedy zrobiła dobre wrażenie, ponieważ bardzo solidnie wykonana, pozbawiona klawiatury numerycznej, więc taka konstrukcja turniejowa, taka kompaktowa, natomiast wyposażona w naprawdę dużą podpórkę pod nadgarstki. Sporo osób szuka takiej klawiatury, natomiast w większości tych kompaktówek bez klawiatury numerycznej nie mamy kompletnie żadnej podpórki pod nadgarstki. Dlatego tutaj ta klawiatura bardzo punktuje, jeśli ktoś szuka oparcia dla swoich nadgarstków. Ale to tylko jedna z wielu zalet tej klawiatury. Są też jakieś wady, ale oczywiście posłuchajcie o tym sobie w recenzji. Jeśli interesuje Was cena tego modelu innych Rajosów, sprawdźcie ją w opisie filmu. Nie traćcie czasu na przeszukiwanie internetu, ponieważ ja już swój poświęciłem. Poszukałem dla Was najlepsze ceny. Macie je w opisie filmu, tak więc tam zaglądajcie, a tymczasem zaczynamy recenzję. Tak więc przed nami klawiatura Rokat Rajos TKL w wersji Pro. Jak widzicie, jak pamiętacie z rozpakowania, dostajemy w zestawie na czas transportu taki po prostu kawałek plastiku wycięty pod klawiaturę, co może nam także służyć jako taka osłonka przeciwkurzowa. Jeśli nie używamy jej na przykład na noc, możemy sobie przykryć. Zawsze nam się zakurzy tylko to, a nie klawiaturka. Więc można tego używać, nie trzeba, ale na pewno wielu osobom się taka rzecz przyda. To jest taki szczegół, natomiast teraz widzicie już samą klawiaturę. Jest niewielka, ponieważ jej szerokość to tylko 40 cm plus minus. Jak na klawiaturę mechaniczną jest dość lekka, jakieś 1200 gramów waży, więc klawiatura jakby nie było dość kompaktowa, ale klawiatura typu Ten Keyless, czyli pozbawiona klawiatury numerycznej po prostu. Taka wersja turniejowa, przez co jest bardziej kompaktowa, ale jak zauważycie, ma podpórkę pod nadgarstki i to dużą, pełnoprawną, pełnowymiarową podpórkę, gdzie spokojnie oprzemy dłonie, nawet jak mamy naprawdę duże, po prostu podpórka tak duża, że wystarczy dla wszelkich konfiguracji. Przede wszystkim też, jakby nie było, wygodna. I to jest właśnie już taki duży plus, ponieważ większość klawiatur, z którymi się spotkałem, bez tych tutaj klawiatur numerycznych, przycisków numerycznych, pozbawiona była jakiejkolwiek podpórki, nawet takich magnetycznych, dopinanych nie było. Więc w tym momencie Rokat dla wielu osób zapewne już zaplusuje. Kolejna rzecz warta uwagi to przewód. Przewód ma 1,80 m, jak widzicie, jest w solidnym oplocie i nie jest tak gruby jak w niektórych mechanikach. Przy okazji zobaczcie, jest dość miękki, w sumie bym powiedział, że jest naprawdę bardzo miękki, więc nie będzie problemu z ułożeniem tego sobie z tyłu obudowy, czy gdziekolwiek to sobie podłączamy. Jeśli mamy za dużo, spinamy sobie rzepikiem od Rokata. Bardzo fajna rzecz, mała, a cieszy. No i wtyk, zobaczcie, logo Rokata, powiecie, niepozłacany, ale jak się przyjrzymy, to styki są pozłacane, więc jak najbardziej mamy tutaj zachowane 1000 Hz próbkowania i reakcję klawiatury w 1 milisekundę. Jak chcecie sobie spojrzeć, to ten przewód zakotwiczony jest właśnie w takim miejscu. Jest on na stałe, natomiast zobaczcie, mamy takie kanały, dzięki którym ten przewód możemy sobie wypuścić w różnych miejscach. Albo tutaj od spodu, od podpórki pod nadgarstki, albo od boku, albo od góry, jak tylko chcemy. Można z tym sobie pokombinować. I co do antypoślizgów, to już jest też ważny aspekt, ponieważ zobaczcie, mamy duży antypoślizg tutaj w sekcji nadgarstkowej, dwa jeszcze tutaj, poza tym dwa duże na brzegach i podwyższenia jednostopniowe, ale gumowane i to solidnie gumowane. Moi drodzy, nawet na tych podwyższeniach, zobaczcie, klawiatura przesuwa się naprawdę minimalnie i z dużym oporem. Jak to sobie złożymy, to również ten opór jest naprawdę fajny. Co oznacza oczywiście, że klawiatura podczas intensywnych rozgrywek nie będzie nam jeździła po biurku, co mnie osobiście by bardzo, bardzo irytowało, ale w przypadku Rokata nie ma absolutnie takiego problemu. Dzisiaj w końcu zobaczycie ją podświetloną. Powiem Wam już, że jest co oglądać, prezentacja podświetlenia będzie obszerna. Jeśli chodzi o dodatkowe porty USB, no to tutaj będzie krótka część recenzji, ponieważ nie ma żadnych. Jest to taka wersja minimalistyczna, jeśli chodzi o dodatkowe porty. Zobaczcie, przy okazji tak jest
ten cały układ klawiszy. Tak to wygląda. O, proszę bardzo. I już przyglądamy się samym klawiszom. Przede wszystkim widzicie w sekcji nadgarstkowej tutaj mamy przełącznik trzech profili. Środkowy ma wypustkę, dzięki czemu nawet jak sobie gramy po ciemku, nie widzimy tego, to możemy sobie wyczuć, który z tych przycisków naciśniemy, więc fajnie. Następująco mamy kontrolę multimediów, czyli wyłączenie dźwięku ciszej, głośniej, kalkulator, play, pauzę, stop, do tyłu, do przodu. Następnie kolejne rzeczy, odtwarzacz multimediów, domyślna przeglądarka, kontrola podświetlenia i nagrywanie w locie. Zobaczcie to za chwilkę w sekcji programowej. Tu mamy też specjalny klawisz do funkcji Easy Shift. Klawiaturka ma funkcję Easy Shift, dzięki której możemy po prostu zdublować funkcję. Przykładowo robimy sobie jeden zestaw, zaprogramowane wszystkie klawisze, a z Easy Shiftem przełączamy się na drugą taką warstwę jakby zaprogramowanych też przez nas klawiszy. Więc mam tutaj po prostu mnóstwo konfiguracji. Jeśli chodzi o konfigurację, oprogramowanie, ta klawiatura jest po prostu potężna. Co ciekawe, mam tutaj aż dwa mikroprocesory sterujące, procesory ARM 32-bitowe i aż 2 MB wbudowanej pamięci, co w sumie przez producenta podsumowane zostało, że możemy tu zaprogramować ponad 470 ustawień. Nie sądzę, żeby komukolwiek to się przydało, aż taka ilość, natomiast same dane robią wrażenia. Dwa procesory i 2 mega pamięci aż wbudowanej. W żadnej klawiaturze, w żadnej myszce nie spotkałem się z tak wielką pamięcią. Z tego co kojarzę, największe to były rzędu 512 kB, więc po prostu ogrom. Tutaj już Rockat poszedł po całości, że tak powiem. Natomiast co do anti-ghostingu, mamy tutaj Anki Rollover na ponad 30 wciśniętych jednocześnie klawiszy, co w zupełności wystarcza na wszelakie kombinacje. Klawiatura nam się nie zblokuje na pewno. I teraz, moi drodzy, część bardzo ważna, czyli przełączniki, co tutaj w tej klawiaturze właściwie siedzi. W tym akurat modelu, który ja mam tutaj w testach, są przełączniki typu Braun. I to nie firmy Kale, ale najprawdziwsze, lubiane przez graczy, zaufane przez graczy Cherry MX-y, żywotność 50 milionów klików i aktywacja po przebiciu 2 mm przez klawisz. Tak więc na szczęście nie dostałem kolejnej klawiatury z Cherry MX Blue, ponieważ ostatnio dużo ich dostaję, albo z Kale Blue, i po prostu tego klikania klawiszy już mam serdecznie dość. Wersja z Braunami, posłuchajcie sami jak to pracuje. Powiem Wam, że jak na mechanika to jest dość cicho, jak to Brauny, kulturalne w miarę przełączniki i takie wypośrodkowane, jeśli chodzi o granie i pisanie, ponieważ bardzo dobrze reagują w grach. Są to przełączniki dotykowe o reakcji na naciśnięcie o sile 45 gram, więc w sumie najlżej reagujące. No tak więc można na nich i bardzo fajnie grać, i szybko, w miarę bezgłośnie powiedzmy, pisać. Jak piszemy szybko, czasami słychać taki metaliczny dźwięk odskakującej sprężyny. Nie wiem, czy to teraz kamera wychwyciła. Natomiast do wszystkiego można się przyzwyczaić. Tak jest po prostu urok klawiatur mechanicznych, że są głośniejsze, że te klawisze reagują w sposób specyficzny. Dobrze, moi drodzy, tak więc jeśli chodzi o takie technikalia, podstawowe cechy i rzut oka ogólny na klawiaturę, to myślę, że to by było na tyle. Teraz przechodzimy do dalszej części, czyli prezentacji podświetlenia. I oczywiście oprogramowania, opcji będzie mnóstwo, tak więc zapaszcie herbatę, zapaszcie kawę, będzie to oglądać. Kontynuujemy. Dobrze, moi drodzy, przyciemniłem nieco światło w moim studio. Weźmiemy się teraz za podświetlenie na początek, potem jeszcze reszta tutaj opcji programowych. Jak widzicie, opcji jest tutaj mnóstwo po prostu. W tej chwili mam to tak ustawione, że zobaczcie, jest taki efekt fali. Dość ciekawa opcja. Tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest praktyczne, natomiast jest widowiskowe na pewno. Jak widzicie, fale rozchodzą się od tego momentu, gdzie klikniemy. Jeśli to jest środek klawiatury, to idzie w tak. Jeśli tutaj, to w tą stronę. Jeśli tutaj, to w drugą. Tak więc taka po prostu fajna zabawka. Mamy też możliwość ustawienia trybu. I też tutaj mamy, jak widzicie, opóźnienie i drugą opcję, więc to może się utrzymywać dłużej, może krócej. Może wygasać szybko albo wolno. Więc też taki dość fajny tryb podświetlenia. Teraz mamy mrugające klawisze. I tutaj możemy, moi drodzy, sobie już sami jakby ustawić
taką swoją wersję tego, możemy takie makra świetlne po prostu tworzyć. Kolejna opcja, oddychanie. Jak widzicie, i jeszcze nam mruga, bo został zapisany w pamięci, a te jest podświetlane oddychająco. Więc jak widzicie, tutaj w oprogramowaniu dla każdego klawisza z osobna możemy ustawić praktycznie osobny efekt, osobne zachowanie. Nie wiem, czy jest sens tego robić, ponieważ klawiatura wtedy wyglądała jak choinka i to jeszcze taka dyskotekowa. Natomiast mamy taką możliwość, klawiatura i oprogramowanie jest na tyle zaawansowane, że możemy tu sobie po prostu kombinować do woli. Możemy też włączyć tryb automatyczny po prostu i mamy wtedy takie predefiniowane już ustawienia, stałe podświetlenie lub też możemy sobie do tego zrobić efekty. Ja widzę tutaj, że w kamerze wszystko mruga, natomiast podświetlenie na żywo jest jak najbardziej stałe. Po prostu to jest tutaj wina odświeżania kamery. I możemy podświetlić sobie wszystkie klawisze, tylko klawisze te. I kilka innych propozycji. Tutaj w tej chwili bezfunkcyjny chociażby. I kolejna kombinacja. Tak więc to by było z grubsza na tyle, jeśli chodzi o prezentację samego podświetlenia. Nie będę Wam pokazywał wszystkich kombinacji po kolei, ponieważ ta recenzja trwałaby pewnie z 2 godziny i do samego podświetlenia nie o to chodzi. Ruszamy już dalej. Natomiast jak widzicie, to jest bardzo zaawansowane. Co prawda mamy tylko kolor niebieski, ale ten kolor jest bardzo ładny, miły dla oka i to podświetlenie też nie jest w żaden sposób przesadzone. Tym bardziej, że możemy sobie tutaj ustawić w main menu jasność tego podświetlenia, przyciemnić troszeczkę i nie ma z tym problemu, ale nawet na najwyższym poziomie jasności jest według mnie idealnie. Jeszcze jak przyjrzycie się tutaj w tym menu, możemy sobie po minucie na przykład ustawić, żeby to podświetlenie nam troszeczkę gasło, może nawet całkowicie się wyłączyć po chwili, przejść w taki tryb powiedzmy oszczędzania energii. Teraz pokażę Wam rzecz jeszcze dość wyjątkową, dość fajną. Mamy też włączone w tle powiadomienia głosowe, więc tak, FN, makro. Select a macro key to start recording. Mamy komunikat. Enter macro and press live record button again to save the macro. Dajemy sobie jakieś makro, na przykład QQED. Macro recorded successfully. No i słyszeliście makro zapisane. Więc wystarczy sobie to zrobić. Te powiadomienia głosowe mogą być albo włączone, albo wyłączone, jeśli by Was denerwowały. Natomiast jest to fajna podpowiedź. W ten sposób bardzo łatwo możemy sobie jakiekolwiek kombinacje klawiszy ponagrywać w każdej chwili. A więc myślę, że opcja bardzo przydatna. To moi drodzy, tak więc obszerna prezentacja klawiatury Rokat Rajos TKL Pro już za nami. Teraz zostanie jeszcze część podsumowania, natomiast przyznacie, że naprawdę jest co tutaj pokazywać. Funkcji w tej klawiaturze nie brakuje. No i naprawdę oprogramowanie Rokata jest jednym z najbardziej zaawansowanych, najbardziej rozbudowanych, jakie dane mi było kiedykolwiek używać, testować. I powiem Wam, że gdyby wszyscy producenci tak się przykładali do oprogramowania, to użytkowanie sprzętu byłoby o wiele ciekawsze i łatwiejsze przede wszystkim. Dobra, to by było na tyle. Teraz zapraszam Was na podsumowanie. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Jeśli oglądacie mnie od dawna, to wiecie, że fanem klawiatur mechanicznych nigdy nie byłem. Mają one swój urok, natomiast zdecydowanie wolę klasyczne, membranowe klawiatury. Wolę na nich pracować na co dzień, pisać recenzje, teksty i po prostu surfować w internecie. Natomiast do gier faktycznie klawiatury mechaniczne są dużo lepsze, ponieważ przede wszystkim mamy dużo lepszą prędkość reakcji, większą prędkość reakcji tych klawiszy. Aktywacja następuje już po przebyciu 2 mm, jeśli chodzi o wciśnięcie klawisza. Mamy też przede wszystkim ogromną żywotność przełączników mechanicznych, do 50-60 milionów klików w obecnych modelach przełączników. Cherry MX jest to, jakby nie było, marka przełączników najbardziej sprawdzona, najdłużej obecna na rynku i najbardziej ceniona przez graczy. Dlatego też Rokat jako firma niemiecka stawia także na przełączniki wysokiej jakości, które są praktycznie niezawodne. Co mi się jeszcze w klawiaturze bardzo spodobało, to niezwykle rozbudowane oprogramowanie. Czasami wręcz w tych opcjach się gubiłem. Jest ich dla takich początkujących użytkowników wręcz za dużo. Jak ktoś troszeczkę już w takich panelach siedział, trochę klawiatur miał, to wtedy
odnajdzie się bez problemu i pokombinuje sobie nawet z tymi najbardziej zaawansowanymi opcjami, ale tak jak mówię, jest tego ogrom. Chyba żadna firma nie ma tak zaawansowanych paneli sterowania jak Rokat. Możemy tam kombinować na wiele sposobów, poustawiać wiele rzeczy, chociażby takich jak makra, jakieś swoje kombinacje, odpalanie programów itd., itd. Jest tego mnóstwo. Widzieliście to też w sekcji programowej, więc macie pojęcie, jak to wygląda. Więc powiem Wam, że w przypadku tej klawiatury nie mam się praktycznie do czego przyczepić, ponieważ jest bardzo funkcjonalna, przemyślana, solidnie wykonana, po prostu jakość materiałów powala i to bogate oprogramowanie pozwalające naprawdę na wiele rzeczy. Jakbyśmy się chcieli przyczepić, no to brak klawiatury numerycznej? No nie. O to chodziło, żeby nie miała tej klawiatury, ponieważ jest to taka wersja turniejowa. Więc tak jest jej urok, nie można tego traktować jako wadę. Druga rzecz, do której parę osób mogłoby się przyczepić, to tylko niebieskie podświetlenie, a to też jest urok firmy Rokat. Niebieski kolor podświetlenia jest właśnie kojarzony z tą firmą. Więc jak dla mnie żadnego problemu z tym nie ma. Mamy tyle opcji konfiguracji tego podświetlenia, że wystarczy zabawy na naprawdę długi czas. Natomiast czasami może brakować takiego gadżetu, jak chociażby jakiegoś portu USB dodatkowego. Ta klawiaturka nie ma nic, ale za to mamy pojedynczy przewód USB do podłączenia, nie mamy żadnej wiązki przewodów na końcu z mini jackami, z dwoma wtykami USB, więc też jest to i plus i minus zarazem. Tak naprawdę jedyne co może zaboleć to dość wysoka cena klawiatury wynosząca około 500 zł, ale niestety firma Rokat nie ma sprzętów tanich, natomiast nadrabia to jakością wykonania, funkcjonalnością, oryginalnym designem. Po prostu myślę, że te sprzęty są warte wydania tych pieniędzy. Testowałem już troszeczkę sprzętów od Rokata, chociaż nie aż tyle, ile bym chciał, ponieważ mam jeszcze kilka fajnych rzeczy, do których niestety nie mam dostępu. Często pytacie się też o inne klawiatury, o słuchawki. Może kiedyś uda się załatwić, wtedy oczywiście testy będą i poznacie też moją opinię na temat tego sprzętu. Natomiast już w skrócie, jeśli szukacie klawiatury funkcjonalnej, przemyślanej, dobrze wykonanej, jednocześnie niewielkiej, ale z podpórką pod nadgarstki, to ta edycja Rokata Rajos będzie dla Was idealna. Oczywiście, jeśli nie przeraża Was cena. A ceny dokładne tego modelu innych sprawdzicie sobie w opisie filmu. Poszukałem je dla Was, tak więc wystarczy sobie rozwinąć opis i macie wszystko w jednym miejscu. No dobrze, to by było na tyle. Za chwilkę jeszcze ocena końcowa i podsumowanie testów już na jednym oknie. Pamiętajcie, że warto zajrzeć na mojego Facebooka, wrzucam tam ciekawe newsy, a na moim kanale codziennie pojawia się nowy film, więc też wchodźcie codziennie, polecajcie znajomym, łapkujcie, subskrybujcie. Wszystko przyczynia się do rozwoju kanału i tym samym zyskujecie moją wdzięczność. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!